Cześć, Piotr Gnep, poligamia.pl. Mamy naszego 3DS-a, w zasadzie mojego 3DS-a, a na tym DS-ie pierwsze demo gry na tej platformie. Jesteśmy podekscytowani, także zarazem pokażemy, jak je pobrać. Wchodzimy sobie do Nintendo eShopu. Proszę, mamy na pierwszym miejscu demo available, czyli demo dostępne. Wchodzimy sobie, mamy Resident Evil Revelations, klikamy. I tu mamy opcję Download Demo, uruchamiamy ją, patrzymy na rating 16 lat, tyle już skończyłem, więc mogę w tę grę bezpiecznie grać i klikamy Next. Tutaj mamy wszystkie informacje, potrzeby miejsca i tak dalej, więc zaczynam pobierać. Mamy nadzieję, że to pobieranie będzie w miarę szybkie, jeżeli nie, to trochę je sobie przewiniemy, tak żebyście już doszli do samej gry i jak ona wygląda na 3DS. Dobrze, nasza gra pobrała się. Jak widzimy, mamy szczęśliwą kółeczkę, która nas informuje. Przechodzimy do menu naszej konsoli i patrzymy, gdzie ona jest. O, mamy prezencik i jest nasze demo. Ponieważ nie ma już SOPy i Wikipedia działa, więc jestem bogatszy o wiadomości o tej grze. Z tego co czytam, Radek się śmieje, ale to prawda. Z tego co czytam, gra się dzieje pomiędzy częścią 4 a 5 w serii Resident Evil na pływającej włoskiej wyspie, którą przejęli terroryści. I na tej wyspie z ciekawostek jest to, że ona jest cała zasilana energią słoneczną. I uwaga, mamy intro. W tym intrze mamy datę i Jill, tak, która leży nieprzytomna. Czy nie wiemy, gdzie jesteśmy, co się stało. Z tego co widzę, ale pewnie jakieś zombie pewnie będą. Dobrze, pokój wygląda znajomo. Mamy iść do mostu. Jak widzimy na górze gra, na dole ekran dotykowy, tak? Pistolet, nóż, menu. Tutaj. Prawy trigger to celowanie, czyli nie możemy chodzić i strzelać jak to w Residentach. Lewy trigger nic, strzałki nic. Strzał pod Y, nóż pod X. Idziemy. Wanna jest brudna, nie ma wody. Ogólnie jest słabo. Nie ma wody, przepraszam. Ma. I w tej wodzie by pewnie klucz, tak? Albo śrubokręt. W epicki sposób zdobyliśmy śrubokręt i pewnie z tym śrubokrętem musimy wrócić. Przy okazji walcząc. To się całkiem wygodnie, mimo że naprawdę wolę w gry, w których można chodzić strzelać. Jakby Dead Space to udowodnił. Aha, czyli tutaj. Tam mamy fajne wykorzystanie ekranu dotykowego, czyli żeby odkręcić śrubki, musimy dotknąć w czterech miejscach. One się wtedy odkręcają. Dobrze, odkręciliśmy. I mamy chyba prostą grę logiczną, kiedy musimy doprowadzić do połączenia wszystkich elementów. Proszę. Dobrze. Drugie starcie poszło mi nieco lepiej niż pierwsze. Bez obrażeń. Uczę się. To
Yours, Parker. The hell are you?